Twój samochód jest dla Ciebie wyjątkowy. Dlatego zawsze powierzasz go wyłącznie w zaufane ręce. Gdy kończą Ci się badania techniczne, wybierz Powcar Serwis Racis. Dwie hale diagnostyczne w obu najwyższej klasy, sprzęt kontrolujący, diagnosta pozostający do Twojej dyspozycji. Umów się na konkretną godzinę i nie martw się kolejkami. Powcar Serwis Racis. Bezpieczeństwo Twoje. Dzieje Tatarów krymskich w XX wieku. Ojczyzna, której jest Krymska Półwyspa. Może być, ktoś widział w wideo w kinach Tatarów? Возможно, кто-то из присутствующих здесь видел в фильмах. Może być, ktoś czytał? Może ktoś słuchał jakieś bajki o krymskich Tatarów? I tak Polacy mogli ich widzieć w Krymu. I tak Polacy mogli ich popatrzeć. Ponieważ w przeszłości nasze dwa ludztwa były jakoś związane i byli sąsiadami. W przeszłości krzymskie Tatary wyglądali tak. Oni przybywali on do Polski. On przysłuchał na wojennych sowietach Polaków. I byli przywódcy w Krymskich Tatarach. No a potem tak случилось, że on wернулся na rodzinę, stał ханом. A potem zakończył sojusz z Bogdanem Chmielnickim. To już czwarta edycja tej naszej konferencji. Planujemy kolejne konferencje. Dzisiaj mieliśmy okazję poznać korzenie kulturowe Tatarów. Mam nadzieję, że skorzystali na tym zarówno mieszkańcy Suwałk, jak i nasi studenci. To bardzo ważne, żeby poszukiwać tego, co nas łączy. A jak widać, z Tatarami łączy nas chociażby walka o swój kawałek ziemi, o swoją ojczyznę. Dzisiejsza konferencja zgromadziła naprawdę rzeszę uczestników, więc to jest bardzo ważne zagadnienie i myślę, że coraz częściej szukamy właśnie swoich korzeni, skąd pochodzimy, naszej tożsamości kulturowej, narodowej. I to jest właśnie w tym wszystkim najpiękniejsze. Nasza uczelnia stara się właśnie promować różnego rodzaju kultury, dlatego też będziemy z pewnością organizować kolejną edycję naszej konferencji. Będziemy dalej szukać, tutaj gremialnie zastanowimy się, jaką kolejną kulturę będziemy zgłębiać i gdzie będziemy szukać to tych naszych wspólnych elementów. Bardzo cenne spotkanie nie tylko tutaj społeczności, ale myślę, że wszystkim. Każdy, kto chce obejrzeć Krym, no dzisiaj akurat jest sytuacja mniej sprzyjająca do tego, żeby odwiedzić. Dlatego też cenne jest właśnie takie spotkanie z kimś, kto mieszka tam i żyje na Krymie i opowiada o rzeczywistym życiu i historii tego miejsca. Dlatego takie spotkania sprzyjają temu, żebyśmy my poznawali, poszerzali swoje horyzonty, swoją wiedzę na temat innych narodów, innych kultur. I boli przede wszystkim to, że ktokolwiek, nie ma znaczenia tutaj jaki naród, ale każdy naród powinien mieć prawo do swojej własności, swojego miejsca, swojego życia i swobodnego życia. Tak? Każdy powinien żyć w wolnym kraju, w którym szanowane jest jego wolność, jego przekonania, czy polityczne, czy religijne. Wszyscy powinniśmy mieć swobodę wyznawania swoich poglądów. Nie wszyscy oczywiście muszą się z tym zgadzać, ale chodzi o to, żebyśmy szanowali się przede wszystkim człowiek człowieka, bez względu na jego pochodzenie, na jego wyznanie. Staję tutaj przed zacnymi gośćmi i szanownymi gospodarzami, dziękując za tą wspaniałą ucztę, inaczej tego nie można nazwać, a dzisiaj tutaj jestem w podwójnym charakterze, też jako słuchacza studiów podyplomowych i zerkałem na zegarek również, ale ten wykład nie mógł być skrócony, zubożałby w swej treści. Szanowni Państwo, idąc na to spotkanie, zastanawiałem się nad tym, co my na co dzień wiemy o szeroko rozumianej kulturze tatarskiej. Kulturze jako takiej, a więc, że jest wspaniały strój, że jest niezwykły język, barwność zachowań, niezwykle obyczajowość istotna, wątki religijne o niebywale wielkiej roli i znaczeniu, ale usłyszeliśmy tutaj również podczas tego wykładu o bogactwie tradycji, o
w znaczeniu religii, o pokojowej niebywale religii. Usłyszeliśmy też, drodzy Państwo, o tym, że kultura unika izolacji, a więc jest otwartą i znakomitą ofertą dla nas wszystkich. I myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobimy z tą wiedzą, którą dzisiaj uzyskamy, jak bardzo ją ze sobą zabierzemy do własnego serca. Kruszyniany, ziemia białostocka jest bardzo blisko stąd. Ja myślę, że po dzisiejszym spotkaniu ta ziemia będzie jeszcze bliższa, nie w kilometrach, ale bliższa będzie naszemu sercu. Dlatego też w imieniu władz samorządowych miasta Suwałki, własnym, jak również pana prezydenta Czesława Renkiewicza, dziękujemy serdecznie organizatorom uczelni za to niebywale ciekawe i ważne przedsięwzięcie. Cieszymy się, że odbywa się ono w naszym mieście. Jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o współpracę przy organizacji podobnych czy innych przedsięwzięć, bo one są ważne niezależnie, ile mamy lat i jakie mamy zamiary komunikacji w tej jednej globalnej wielkiej wiosce, bo dzisiaj pojęcie odległości jest pojęciem względnym. Zatem kontynuacji tego pięknego przedsięwzięcia i kolejnych wspaniałych, barwnych spotkań, gdziekolwiek na swym szlaku dane nam będzie się ze sobą skomunikować i zetknąć. We'll be right back.